Drodzy Państwo, wracamy z wykładami do biblioteki, ale aby powrót ten był jak najbardziej bezpieczny, konieczne będzie przestrzeganie kilku podstawowych zasad sanitarno-epidemiologicznych, dlatego też prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi oraz zastosowanie się do nich tak długo, jak będzie to niezbędne. Pierwszym i najważniejszym elementem, o którego stosowanie chcemy Państwa prosić, jest maseczka. Zakładamy ją zawsze, kiedy wchodzimy do biblioteki. Co dalej z nią? O tym za moment. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Proszę bardzo tutaj do dezynfekcji. Zdezynfekowany pan, bardzo proszę, zapraszamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, przez najbliższy czas w bibliotece w trakcie jednego wykładu będzie mogło przebywać około 30 osób. Dlatego też koniecznością jest przystosowanie liczby miejsc do liczby uczestników. Postanowiliśmy, aby każdy z Państwa znajdował się około 1,5 do 2 metra od swojego sąsiada. Dlatego też prosimy, aby w miarę możliwości zajmować te miejsca, które będą wolne. Po tym, kiedy te miejsca już zostaną zajęte, prosimy o nieprzemieszczanie się w trakcie wykładu i w tym momencie, kiedy wykład się rozpocznie, możliwe będzie zdjęcie maseczki. Pewną modyfikacją, którą jesteśmy zobligowani wprowadzić w tym momencie, będą również zapisy na wykłady. Aby umożliwić możliwie jak największej liczbie osób uczestnictwo w nich, postanowiliśmy przez najbliższy czas organizować dwa wykłady. Pierwszy będzie rozpoczynał się o godzinie 18, kolejny o godzinie 19.30. Na jeden i na drugi wykład konieczna będzie rejestracja. Będzie można jej dokonać dwustopniowo. Pierwsza możliwość to rejestracja online. Niebawem pojawi się informacja dodatkowa, gdzie będzie można znaleźć stosowny formularz. Druga z możliwości to rejestracja osobista w bibliotece lub za pośrednictwem telefonu. Mamy nadzieję, że to pewne utrudnienie nie spowoduje, że zrezygnujecie Państwo z wykładów, ale jesteśmy przekonani, że będzie to element zachęcający do tego, aby przy zachowaniu reżimu sanitarnego wziąć udział w kolejnym cyklu spotkań, który będzie już 6. cyklem realizowanym wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Kościanie. Cykl naszych spotkań rozpoczniemy w listopadzie. W dniu dzisiejszym natomiast będziemy chcieli opowiedzieć o tym, co zaplanowaliśmy dla Państwa w ramach cyklu 2020-2021. Spotkanie listopadowe planujemy poświęcić benedyktynom lubińskim. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy, które mają doprowadzić do tego, że będziemy mogli ów wykład zrealizować właśnie w klasztorze benedyktynów. Jest to wyjątkowa okoliczność i sposobność z racji tego, iż w tym roku benedyktyni z Lubinia obchodzą 950-lecie swojej obecności na terenie ziemi kościańskiej i w Wielkopolsce. Planujemy, aby wyjazd ten odbył się w jeden z kolejnych listopadowych piątków. Wyjechalibyśmy około godziny 16.30 sprzed dworca głównego w Kościanie. O godzinie 17.00 rozpocząłby się wykład w dawnych zabudowaniach klasztornych. Później odbyłaby się msza w intencji Adama Tomaszewskiego, patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. I następnie po zakończeniu mszy świętej byłaby możliwość zwiedzenia klasztoru oraz kościoła świętego Leonarda wspólnie z benedyktynami. Planujemy, aby wyjazd ten nie wiązał się dla Państwa z żadnymi kosztami. By jednak tak mogło się stać, prosimy, abyście Państwo wykonali dwa kroki. Jeden to potwierdzenie chęci udziału w tym wyjeździe i tutaj bardzo prosimy o zweryfikowanie listy, która pojawiła się jeszcze na początku ubiegłego roku lub jeżeli będą Państwo niezdecydowani na ten wyjazd, a będziecie wiedzieć, że ktoś inny chciałby z niego skorzystać, wtedy również prosimy o tą informację i chętne osoby prosimy o zapisy bezpośrednio w bibliotece. W przypadku, gdyby ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie było możliwe uczestniczenie w wykładzie bezpośrednio w klasztorze benedyktynów, wtedy postaralibyśmy się zorganizować wykład stacjonarnie we wnętrzu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.
950 lat obecności benedyktynów na ziemi kościańskiej. To wyjątkowa rocznica, ale zarazem wyjątkowy fragment wielkopolskiej historii. Benedyktyni, kiedy pojawili się na ziemi kościańskiej, mieli niezwykle trudne zadanie. Jedna z pierwszych świątyń, którą wznieśli na tym terenie, była rzecz jasna świątynią drewnianą. Nie przetrwała ona próby czasu i w momencie najazdu księcia czeskiego Brzetysława została zniszczona. To oczywiście fragment większej historii, który jest naznaczony również reakcją pogańską, która swym zasięgiem nie ominęła także Wielkopolski. W późniejszym czasie pojawia się pierwsza romańska i gotycka świątynia. Plan zakładał, iż kościół romański, który mieli wznieść benedyktyni w Lubiniu, będzie największą z ówcześnie istniejących na ziemiach polskich świątyń. To jeden z elementów, o których będziemy chcieli powiedzieć i przedstawić ten fragment wyjątkowej historii i wspaniałego dziedzictwa artystycznego w ramach listopadowego wykładu poświęconego benedyktynom lubińskim. Nie zabraknie rzecz jasna przybliżenia postaci samego twórcy zgromadzenia benedyktynów, a więc świętego Benedykta z Nursii oraz jego siostry z Scholastyki. Pokazując przykład świętego Benedykta, będziemy chcieli zaprezentować ideę europejskiego monastycyzmu, dla którego święty Benedykt i opracowana przez niego reguła są punktem zwrotnym, a zarazem punktem inicjującym. Dlatego też w późniejszym okresie reguła benedyktyńska staje się podstawą dla wielu innych reguł zakonnych. Warto dodać, że ponad 100 zgromadzeń wzorowało się na tej właśnie regule. Jakie były to zgromadzenia, czym owa reguła się charakteryzowała, jak funkcjonuje w dniu dzisiejszym i w gruncie rzeczy co z niej wynika, o tym oraz wielu innych aspektach funkcjonowania dawnych benedyktyńskich klasztorów, ale i współczesnych w sposób szczególny lubińskiego, będziemy Państwu starali się przybliżyć i opowiedzieć w trakcie wyjazdu bądź też spotkania stacjonarnego. Zaprezentujemy również wyjątkowy charakter Lubinia. Postaramy przybliżyć się historię zarówno samej miejscowości, obecności w nich benedyktynów, a więc de facto przybliżymy również najważniejsze postaci, które były z tym miejscem związane, wyjątkowe sylwetki i biografie kolejnych opatów, czy chociażby funkcjonowanie klasztoru benedyktynów w okresie XIX i XX wieku. W miarę możliwości, jeżeli uda nam się zrealizować wyjazd do Lubinia, będziemy starali się Państwu pokazać również kilka najcenniejszych fragmentów archiwum lubińskiego czy miejscowej biblioteki. Wspólnie z braćmi benedyktynami będziemy chcieli również oprowadzić Państwa po klasztorze lubińskim, który na tym miejscu stoi od ponad 9 wieków. Myślę, że będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się nie tylko ze sposobem funkcjonowania tej wyjątkowej wspólnoty zakonnej, ale również szansa do obcowania z obiektem, który dzisiaj ma statut pomnika historii. Na koniec rzecz jasna pojawia się temat niezwykle interesujący, a więc benedyktynka. O jej historii, jej sposobie funkcjonowania także we współczesnych klasztorach benedyktyńskich będziemy chcieli Państwu opowiedzieć. A być może ze strony benedyktynów pojawi się również w związku z tym fragmentem naszego spotkania jakaś jakże miła niespodzianka. XI grudnia zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na wykład poświęcony ceremoniałowi, tym razem związanemu z dworem cesarskim. Motywem przewodnim stanie się hasło z popularnej piosenki Cysosz to ma klawę życie. Ale czy owo życie faktycznie było tak bardzo klawe? Na to pytanie pozwolimy sobie odpowiedzieć w ramach grudniowego spotkania. Zaprezentujemy kilka bardzo istotnych elementów i aspektów składających się na ceremoniał cesarski. Z jednej strony pokażemy przestrzeń, w obrębie której ów ceremoniał funkcjonował i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pokażemy rytuały, które mają niezwykle rozbudowaną symboliczną podbudowę i które również manifestują się szeregiem wyjątkowych rekwizytów czy akcesoriów. Oczywiście najbardziej istotnymi i charakterystycznymi będą różnego rodzaju regalia cesarskie. O ich głęboko historycznej wymowie, o ich symbolicznej
treści postaramy się powiedzieć Państwu, pokazując zarazem najcenniejsze, najbardziej osobliwe fragmenty tych zbiorów, które do dnia dzisiejszego znajdują się w wielu skarbcach Europy i nie tylko na Starym Kontynencie. Pokażemy również osobliwości ceremoniałów cesarskich. Dość wspomnieć o rytuale obmywania nóg, którego dokonywał każdego roku cesarz Austro-Węgier, czy chociażby o symbolicznym odbieraniu przez cesarza Japonii rekwizytów, atrybutów cesarskich wręczanych mu bezpośrednio przez boginię słońca Amaterasu. Nie zabraknie również skandali, które towarzyszyły ceremoniałowi dworskiemu, jak również nie zabraknie literatury, która w sposób szczególny o tym ceremoniale cesarskim mówiła i która do dnia dzisiejszego jest ważnym elementem tworzącym pewną aurę mistyki wokół rodzin cesarskich, wokół poszczególnych postaci, ale który to element jest również wykorzystywany bardzo szeroko i powszechnie w ofercie turystycznej. Zajrzymy na dwór Habsburgów w Hiszpanii, gdzie zajmiemy się jednym z najbardziej konsekwentnie stosowanych nawet do dnia dzisiejszego i zarazem jednym z najbardziej surowych ceremoniałów, hiszpańskim ceremoniałem dworskim. Zajrzymy również do Wiednia i pochylimy się nad wyjątkowo rozbudowaną, można by powiedzieć, całą pompą, która towarzyszyła cesarskiej rodzinie Habsburgów aż do 1918 roku. Spróbujemy również zerknąć na moment do Japonii, gdzie do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako jedyna na świecie instytucja cesarza. Dodajmy, że poszczególni cesarze, którzy do dnia dzisiejszego rządzą Japonią, wywodzą się od jednego praprzodka i są dzisiaj jedyną, najdłużej panującą na świecie rodziną królewską. Co oznaczał ceremoniał, z czego się wywodził, jakich problemów życia codziennego zarówno osób koronowanych, jak i całego społeczeństwa dotyczył, o tym postaramy się Państwu opowiedzieć już w grudniu. Piętnastego stycznia zapraszamy na wykład poświęcony literaturze. Będzie to literatura słowiańska, a dokładniej południowo-słowiańska. Dlatego też postaramy się opowiedzieć Państwu o literaturze chorwackiej, serbskiej, bułgarskiej, bośniackiej, macedońskiej, ale również o literaturze słoweńskiej. Mamy nadzieję, że prezentacja zarówno poszczególnych twórców, najważniejszych utworów, ale również trendów, które funkcjonowały w tej literaturze, zachęci Państwa do skorzystania z bardzo bogatej oferty literatury południowosłowiańskiej, która znajduje się w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Mówiąc o literaturze południowosłowiańskiej, trzeba powiedzieć, że jest to jedna z pierwszych literatur, która w ogóle w językach słowiańskich powstała. Ma to oczywiście związek z przekładami świętych Cyryla i Metodego, tekstów bizantyjskich i łacińskich na język słowiański i co najważniejsze, opracowanie pierwszego słowiańskiego alfabetu głagolicy. Będziemy chcieli wyjść właśnie od tych pierwocin literatury południowosłowiańskiej. Oczywiście nie zabraknie wśród najważniejszych utworów także tych powstałych w języku łacińskim. Dodajmy, że znaczna część literatury chorwackiej w tym właśnie języku przez długi czas powstawała. Nie zabraknie również literatury powstającej w dialektach. Obszar przede wszystkim Chorwacji, częściowo również Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, to współegzystowanie i historyczna ciągłość, nawiązanie do trzech dialektów, do kajkawskiego, czakawskiego i sztokawskiego. O tych trzech dialektach i literaturze w ich obrębie funkcjonującej będziemy chcieli również opowiedzieć. Nie zabraknie, myślę, również bardzo znanej postaci Iwo Andrycia, najważniejszego południowosłowiańskiego noblisty. Przy okazji jego twórczości będziemy chcieli również pokazać jej znaczenie dla całej literatury powszechnej, zwłaszcza dla literatury europejskiej. Nie zabraknie również dubrownickiej poezji miłosnej, nie zabraknie literatury hagiograficznej, a dodajmy, że tradycja literatury serbskiej funkcjonującej na przestrzeni wieków w znacznej mierze naznaczona była tradycją literatury średniowiecznej.
która de facto zakończyła się dopiero w połowie XIX wieku. Mówiąc o Bałkanach, nie sposób zapomnieć o tradycji literackiej Bośni i Hercegowiny. Pamiętajmy i przypomnijmy, że do dnia dzisiejszego jest to kraj, w którym od ponad 5 wieków funkcjonuje literatura oparta na wzorcach muzułmańskich, na wzorcach arabskich. A więc jest to pewien ewenement, pewien szczegół, który myślę wielu w kontekście literatury europejskiej umyka. Będziemy chcieli pokazać najważniejsze wpływy, jakie w literaturze bośniackiej się pojawiły, a które również zaowocowały, myślę, że dosyć znanym Państwu gatunkiem muzycznym, jakim jest sevdalinka, a więc utwór miłosny, wyrażający najczęściej również stratę czy ból związany z utratą bliskiej osoby czy z zawodem miłosnym, który swe korzenie ma w tradycji literatury perskiej i tureckiej, również jeżeli chodzi o oprawę muzyczną. Dlatego też myślę, że literatura Słowiańszczyzny Południowej jawi się jako niezwykle interesująca, a momentami wręcz fascynująca. O popularności tego obszaru geograficznego i tej literatury niech świadczy również fakt, iż jedną z najbardziej poczytnych współczesnych autorek jest Dubravka Ugrešić, a więc postać związana bezpośrednio z tradycją literatury chorwackiej. O jej literaturze, o jej twórczości, o skandalach z nią związanych, ale również o wielu innych fascynujących biografiach literatów południowosłowiańskich opowiemy Państwu już podczas styczniowego wykładu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie. W szary lutowy wieczór zapraszamy Państwa do stolicy Toskanii. Przeniesiemy się do Florencji i opowiemy o wyjątkowej stolicy europejskiego renesansu. Florencja to miasto położone nad rzeką Arno. Można powiedzieć, że to właśnie rzeka w pewien sposób ukształtowała wyjątkową geograficzną i historyczną kulturę Florencji jako takiej. Drugim z tych elementów, który niewątpliwie wpłynął na jej znaczenie dla powszechnych dziejów zarówno sztuki, jak i kultury, była rzecz jasna rodzina Medyceuszów. Przy okazji naszego lutowego spotkania zaprezentujemy z jednej strony historię tej rodziny oraz jej szczególne zasługi w stworzeniu renesansu, w promowaniu literatury oraz spróbujemy odnieść się do historycznego dziedzictwa, jakie w dniu dzisiejszym Medyceusze pozostawili. Będziemy chcieli również pokazać wyjątkową tradycję literatury renesansu. Nie zabraknie Petrarki, Boccaccia, Dantego. Nie zabraknie również elementów, które nawiązują do ich literatury, a które odnajdujemy w sztukach przedstawieniowych, w sztukach plastycznych. Podróż przez Florencję będzie to w zasadzie podróż przez jej wąskie, urokliwe, pełne tajemnic i historii uliczki. Pokażemy najważniejsze obiekty sakralne, najważniejsze pałace, które do dnia dzisiejszego stanowią o wyjątkowości Florencji. Spróbujemy wspiąć się na kopułę kościoła zbudowanego przez Brunelleskiego. Największa, najsłynniejsza kopuła, pierwsza w zasadzie kopuła w Europie od czasów rzymskiego Panteonu. Do dnia dzisiejszego budzi zachwyt zarówno architektów, jak i miłośników niezapomnianych widoków. Zajrzymy również do kościoła Santa Maria della Fiore, jednego z najpiękniejszych kościołów całych Włoch. Mówiąc o Florencji, trzeba pamiętać, iż jest to stolica Toskanii, a więc regionu, który chyba wniósł najwięcej do historii, do kultury włoskiej jako takiej. Opowiemy również o Florencji, która przeżywała swego czasu wyjątkowo trudny okres, a który związany był oczywiście z obecnością Giordano Bruno i słynnym jego spaleniem na Campo di Fiori. Florencja to miejsce pełne kontrastów. Z jednej strony otwartość, duch renesansu, wyjątkowa sztuka wówczas powstająca, a z drugiej strony to oczywiście bilateralne interesy, bardzo duża doza egoizmu, która w gruncie rzeczy nowych Medyceuszy, którzy są uznawani za ojców Republiki Florenckiej, częstokroć przynosiła gromy nie tylko płynące z Watykanu, którego bankierami ta rodzina rzecz jasna była. O wyjątkowej atmosferze Florencji,
o jej historii, o jej kulturze, o jej pięknie i o postaciach z nią związanych opowiemy już w trakcie lutowego spotkania. Dwunastego marca zapraszamy na spotkanie, na wykład dedykowany kobietom. Przyjrzymy się postaciom władczyń, femme fatale, kobietom szpiegom. Przy okazji tego jakże ważnego, a dodajmy stanowiącego 50% ponad populacji ludzkiej zagadnienia, jakże urokliwego i fascynującego dla wielu autorów, ludzi świata kultury, sztuki, będziemy chcieli również w pewien sposób dowartościować kobiety. Pokażemy postaci władczyń przede wszystkim, a więc tych postaci, które w sposób szczególny i co ciekawe nie w czasach współczesnych, ale w dalekiej przeszłości odcisnęły swe piętno na losach wielu narodach. Najsłynniejszą bodaj z Europy przywódczynią będzie królowa Boudica, która bardzo skutecznie stawiała opór najeżdżającym jej ziemię Rzymian. Nie zabraknie oczywiście królowej Elżbiety I, nie zabraknie Marii królowej Szkotów, nie zabraknie wreszcie Elżbiety Habsburżanki. Te postaci będą z jednej strony dokumentowały pewien idealny wzorzec kobiecości, władczyni, który swój wzorzec będzie miał zakorzeniony oczywiście w tradycji biblijnej i bizantyjskiej. Niemniej jednak pojawią się również kobiety przywódczynie, które siłą zdobyły władzę i potrafiły ją przez lata utrzymać. To oczywiście w pewien sposób ewenement, jeżeli chodzi o historię Europy, bo na niej będziemy się przede wszystkim koncentrować. Nie zabraknie oczywiście postaci stojących, można by powiedzieć, na antypodach władz, a więc tych kobiet, które w historii były wielokrotnie poddane przede wszystkim mężczyznom, ale które nawet w tej bardzo osobliwej sytuacji potrafiły zrealizować swoje plany. Pojawi się zatem tutaj postać słynnej kurtyzany Fryne, chyba najsłynniejszej kurtyzany czasów antyku, czy chociażby Weroniki Franco. Nie zapomnimy również o pani Becu, która była nadworną metresą króla Ludwika XVI i która potrafiła bardzo wiele zdziałać pożytecznego zarówno dla siebie, jak i swojego otoczenia. Przypomnijmy zatem te postaci, które w pewien sposób wpisywały się we wzorzec, niegdyś bardzo nieprzychylnie postrzegany, dzisiaj natomiast stanowiący o wyjątkowej sile, empatii i w gruncie rzeczy emancypacji również kobiet. Postaramy się opowiedzieć również o nieco bardziej tajemniczych losach kobiet, a które związane będą oczywiście z dziejami kobiet szpiegów. Najsłynniejszą wśród nich będzie oczywiście słynna Mata Hari. Nie zabraknie również Czarnej Wenus, czyli Josephine Baker, jednej chyba z najsłynniejszych tancerek XX wieku. Postaramy pokazać się przekrój różnego rodzaju wzorców kobiecych. Pokażemy, jak fascynującą istotą była i jest kobieta, jak wiele inspiracji pozostawiła w sztuce, jak wiele z jej osobliwości, z jej unikatowości sztuka, kultura czerpała i czerpie do dnia dzisiejszego. Nie zabraknie oczywiście pewnych smaczków historycznych i anegdot, które będą powiązane także z tematem ziemi kościańskiej, bo i o słynnych mieszkankach tego regionu będziemy chcieli Państwu opowiedzieć już podczas marcowego spotkania. Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na wykład poświęcony gabinetom osobliwości, kolekcjom prywatnym, a co najważniejsze, tym elementom, które na co dzień były niedostępne, a które budziły powszechne zainteresowanie. Chcemy bowiem opowiedzieć o początkach kolekcjonerstwa, ale kolekcjonerstwa, które gromadziło przede wszystkim osobliwości przyrodnicze, ewenementy natury, ale również wyroby, które dzisiaj z perspektywy czasu możemy zakwalifikować jako cuda techniki. Zajrzymy na dwór króla Rudolfa do Pragi, gdzie zobaczymy pierwszą, chyba najsłynniejszą, a zarazem największą kolekcję osobliwości. Najważniejszym jej elementem był m.in. róg jednorożca,
jak wówczas sądzono. Czym była ta osobliwość, o tym dowiecie się Państwo w trakcie naszego spotkania. Współcześnie kolekcja cesarza Rudolfa II znajduje się na wyposażeniu zbiorów wiedeńskich i tam stanowi trzon tej części, moglibyśmy ją nazwać mianem technicznej, technologicznej. Znajdziemy bowiem samo poruszające się zegary, znajdziemy zegary w formie statków, które o określonej porze dnia i nocy wystrzeliwały z armat, sygnalizując porę dnia. Zobaczymy również roboty, które wynalezione już w okresie renesansu i później baroku odpowiadały na zadane im pytania. Wydaje się to wszystko wyjątkowo futurologicznym elementem kolekcjonerstwa minionych czasów. Niemniej jednak w owym właśnie okresie wynalazki techniczne czy osobliwości przyrody były elementem niezwykle popularnym i niezwykle pożądanym, zarówno wśród warstw uprzywilejowanych, wśród arystokracji czy na dworach królewskich, ale również taką pewną namiastkę czegoś wyjątkowego, osobliwego próbowano uzyskać również w środowisku mieszczańskim. Z tego narodził się oczywiście zwyczaj zakładania, tworzenia niewielkich kolekcji. Warto również wspomnieć, skoro w kwietniu się znajdujemy, a więc w okresie związanym bezpośrednio ze świętami Wielkiej Nocy, o słynnych jajkach Fabergé. Im również poświęcimy osobny fragment, który pokaże z jednej strony zamiłowanie do precyzji i do techniki, która w nich została zawarta i ukryta, a z drugiej strony również głęboko symboliczne znaczenie. Zajrzymy zatem zarówno do kolekcji praskiej Rudolfa II, spojrzymy do potężnej kolekcji rodziny Habsburgów, ale również zajrzymy do nieodległej kolekcji znajdującej się w Dreźnie. Tym bardziej szczególnej, że przed 2 laty została ona częściowo okradziona. W tym gabinecie, w słynnym zielonym sklepieniu skarbcu rodziny Sasów, obejrzymy wyjątkowe elementy związane również z tradycją polską, ale chociażby zobaczymy, jak można było w niezwykle kreatywny sposób wykorzystać strusie jaja. Osobliwości przyrody, ewenementy techniki, a przede wszystkim ogromna pasja i chęć posiadania czegoś unikatowego, jednostkowego, wyjątkowego. To podstawowe elementy, które dzisiaj składają się na wspaniałą, wielką historię tradycji prywatnych kolekcji, których rąbka uchylimy przy okazji naszego kwietniowego spotkania. Maja zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale zapraszamy również do wyjątkowej przestrzeni na co dzień niedostępnej. Pragniemy bowiem podczas majowego wykładu przenieść się do krypt. Do krypt, które znajdują się w podziemiach wielu wielkopolskich i znajdujących się na terenie powiatu kościańskiego kościołach. By jednak nieco powiedzieć więcej o samych kryptach, konieczne jest zerknięcie do literatury. Annały, teksty, źródła to przede wszystkim te materiały, które dzisiaj pozwalają nam powiedzieć, kto w owych kryptach spoczywa. Podczas naszego spotkania skoncentrujemy się na 2 aspektach. Z jednej strony będziecie mieli Państwo szansę zerknąć do albo najbardziej spektakularnych krypt znajdujących się na terenie Wielkopolski, albo do tych najbardziej zapomnianych, ale kryjących w sobie, można tak powiedzieć, najwięcej tajemnic. Zerkniemy zatem do krypty prezydenckiej Raczyńskich w Rogalinie pod kościołem świętego Marcelina. Zerkniemy również do krypty znajdującej się pod Bazyliką Świętogórską, ale również zobaczymy kryptę rodziny Koźmianów i Mańkowskich pod kościołem w Brodnicy niedaleko Śremu. Zerkniemy również do krypty rodziny Szołdrskich w Gołębinie, do krypty rodziny Żółtowskich w Głuchowie i do krypty rodziny Chłapowskich w kościele w Czerwonej Wsi. Zobaczymy z jednej strony bardzo osobliwy fragment kultury funeralnej na przestrzeni czasów. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy coś takiego jak specyfika określonej krypty, czy też mamy do czynienia z każdą realizacją, która posiada indywidualny swój rys i charakter. Spróbujemy również pokazać kryptę jako
element pewnego modelu funkcjonowania wbrew pozorom życia społecznego. Spróbujemy pokazać, skąd ta tradycja się wzięła, jak wyglądał, jak zmieniał się rytm funeralny związany z poszczególnymi rodzinami czy kryptami i jaką funkcję poza tą pierwotną grzebalną krypty na przestrzeni dziejów posiadały i posiadają. Będzie to z jednej strony okazja do zgłębienia wielu tajemnic, które na terenie powiatu kościońskiego i Wielkopolski się znajdują, ale z drugiej strony unikatowa szansa zerknięcia do tych pomieszczeń, które na co dzień są niedostępne. Mamy zatem nadzieję, że majowy wykład spotka się z Państwa zainteresowaniem, a być może również będzie okazją do zaplanowania jakiegoś wspólnego wyjazdu i wspólnego zobaczenia tej czy innej krypty na terenie powiatu kościońskiego, czy może już poza jego granicami. Ostatni wykład w czerwcu, 11 czerwca, postanowiliśmy zadedykować postaci wyjątkowej dla dziejów polskiej i jej światowej literatury. Stanisław Lem, którego stulecie urodzin będziemy świętować we wrześniu 2021 roku, to postać, która na stałe wpisała się do historii literatury fantastycznej i literatury XX-XXI wieku. Dlaczego chcemy o niej opowiedzieć? Ano dlatego, że to postać wyjątkowa z kilku względów. Fascynująca była z jednej strony biografia Lema, z drugiej literatura, twórczość, niebywała wyobraźnia, która w gruncie rzeczy ukształtowała kilka pokoleń autorów zajmujących się polską fantastyką. Co istotne, Lem do dnia dzisiejszego zostaje jedną z najbardziej poczytnych postaci polskiej literatury. Na kanwie opowiadań, utworów Lema powstał szereg przedstawień teatralnych, filmów czy mniejszych form multimedialnych. Dzisiaj Lem staje się symbolem w pewien sposób też futuryzmu jako takiego. W momencie, kiedy tworzył szereg swoich utworów, był postrzegany jako w pewien sposób osobnik o bardzo osobliwych pomysłach, postać, która w gruncie rzeczy nie do końca była brana na serio. Jednak dzisiaj jego literatura zdaje się być w pewien sposób również profetyczna, prorocza, bowiem wiele z tych pomysłów, o których Lem pisał, w dniu dzisiejszym stały się elementem codzienności. Mówiąc o Lemie, będziemy chcieli przybliżyć również w nieco szerszym aspekcie literaturę futurystyczną, futurologiczną, ale również fantastykę naukową i nie tylko, z którą będziecie Państwo mogli się zapoznać, przybywając chociażby do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, na której szeregu regałów znajdziecie Państwo niezwykle rozbudowany dział poświęcony tej właśnie literaturze. To, że jest on tak znaczący, tak duży, świadczy o tym, że ta gałąź literatury, te gatunki literackie są niezwykle interesujące, a przykład chociażby Gry o Tron czy Władcy Pierścieni, które w ostatnim czasie zostały zekranizowane, jest najlepszym dowodem na to, że i na Lema czeka świetlana przyszłość i w gruncie rzeczy futurystycznie, pozytywnie się rysująca.